Tuż przed godziną trzecią w nocy z wtorku na środę nieznani sprawcy wysadzili w Godowie bankomat w budynku, w którym mieszczą się bank, poczta i urząd gminy. Trwa szacowanie strat, które mogą sięgać setek tysięcy złotych. Magda Sincewicz. Choć rano na miejscu wciąż pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki, to większość z osób, które spotkaliśmy przed urzędem, nie wiedziało, co się tu wydarzyło zaledwie kilka godzin wcześniej. Urząd pracuje bez problemu, tak samo poczta. Jedynie nieczynna jest placówka bankowa, bo została doszczętnie zniszczona. Mówią, że wysadziło jakiś bankomat, także nie wiem, nie mam pojęcia, coś w tym stylu. Pierwszy raz słyszę coś takiego. Tak jak jedziemy dzisiaj z żoną na zakupy, patrzymy, radiowozy stoją. No ciekawe, ciekawe. Nigdy się tu nic nie działo takiego niepokojącego. Takiego nie. Jednak to nie pierwszy raz, gdy ta placówka musi zmierzyć się z tego typu problemami. Kilka lat temu pracownicy przeżyli chwilę grozy. Był napad na bank spółdzielczy, zmieniły się systemy bezpieczeństwa w banku, wprowadzono pewne obostrzenia. No i było bezpiecznie, tak jak na ostatniej sesji w poniedziałek. Jesteśmy najbezpieczniejszą gminą w powiecie wodzisławskim i mimo tego zdarzenia myślę, że taką gminą dalej pozostaniemy. Sprawcy wciąż są poszukiwani. Policjanci apelują do mieszkańców, którzy może słyszeli albo widzieli coś lub kogoś podejrzanego, o przekazywanie wszelkich informacji. Według wstępnych ustaleń sprawcy po dokonaniu wybuchu obudowy bankomatu dostali się do jego wnętrza, skąd skradli kasetki z gotówką. Następnie przy pomocy drabiny wyłamali futryny okienne, dostali się do wnętrza placówki bankowej, którą całkowicie splądrowali. Policja nie podaje informacji, ile pieniędzy zniknęło. Trwa szacowanie zniszczeń. Straty mogą być liczone w setkach tysięcy złotych.